Suwalscy strażacy mieli w tym roku naprawdę dużo powodów do zadowolenia. Najpierw nowy plac manewrowy do ćwiczeń, potem nowy wóz bojowy. Zaledwie 2 miesiące temu zupełnie nowa strażnica, a we wtorek kolejny pachnący nowością wóz techniczny. Wartość tego zakupu to jest 999 990 zł. To jest dosłownie bez 10 zł, milion. Wszystkie inwestycje tak istotne dla efektywności działań Straży Pożarnej, ale również dla bezpieczeństwa strażaków, zostały sfinansowane z programu modernizacji służb mundurowych, który jest realizowany od 2017 roku. Te wszystkie inwestycje były możliwe do zrealizowania tylko dlatego, że zostały dostrzeżone przez osobę, której bezpieczeństwo mieszkańców naszego regionu nie jest obojętne. Zostało dostrzeżone przez pana ministra Jarosława Zielińskiego. To pana praca i osobiste zaangażowanie doprowadziły do realizacji tych wszystkich inwestycji. Chciałbym w imieniu swoim i wszystkich suwalskich strażaków bardzo za te działania panu podziękować. Dziękuję, panie ministrze. Na uroczystej zbiórce, podczas której wręczono strażakom kluczyki do najnowszego wozu, obecny był poseł Jarosław Zieliński. Przypomnę, że w tym roku kupujemy, i to już właściwie się dokonało, 28 samochodów, 31 już przekazaliśmy. Kupujemy 31 samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP w województwie podlaskim, a w skali kraju 500. Miało być 490, ale wyszło 500, jeszcze więcej. To jest naprawdę wielki sukces. To jest ogromne wzmocnienie bezpieczeństwa obywateli, bezpieczeństwa wspólnot lokalnych, bezpieczeństwa Polaków. Nowe auto i wcześniej przekazane wyposażenie, a także utworzenie w Suwałkach nowej jednostki ratowniczo-gaśniczej to działania mające na celu podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców miasta i powiatu suwalskiego. Jak podkreślił nadbrygadier Jarosław Wendt, dzisiaj suwalskie jednostki należą do grona doskonale wyposażonych. Od wozów przez różnego rodzaju sprzęt potrzebny do sprawnego zażegnywania zagrożeń i niesienia pomocy, aż po specjalistyczne ubrania, które dają strażakom poczucie bezpieczeństwa podczas akcji ratowniczo-gaśniczych. Z tego sprzętu do jednostek dwóch już w Suwałkach trafiło w tym roku naprawdę dużo i w tym momencie mogę powiedzieć, że ta jednostka jest już na bardzo dobrym poziomie wyposażona. Niech dobrze wam służy. Używajcie go jak najrzadziej do działań ratowniczych, częściej do szkoleń, ćwiczeń, a jak już przyjdzie taka konieczność, to tak jak powiedziałem, cało i zdrowo wracajcie z każdej interwencji.